Hej, cześć, witam serdecznie z tej strony Lufti, a to jest kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Wiedźmina, edycja rozszerzona. Tym razem musimy udać się do Baraniny. No właśnie, musimy udać się do Baraninki. Musimy z nim porozmawiać na temat konszaktów. To pięknie się nazywa, konszaktów. Konszaktów jego z kim? Z Salamandrą. No właśnie, dzisiaj czeka nas nieźle dużo pracy, w sensie nagrywania. Muszę sobie nagrać na święta, bo teraz już mówię wszystkim odnośnie świąt. No, w święta będzie tego typu problem, że nie będę nagrywać w ogóle filmików. Przez dwa tygodnie praktycznie nie będziemy w domu. Zamiast sobie tak ustalić, żeby rzadko wychodziły i żeby się tego nie odczuli, że po prostu będę wtedy, nie dziwię, wtedy w domu. Żebyście też za jakiś czas utrzymywali jakieś nowe filmiki. Bo niestety nie udało mi się zrobić tego na zapos. Jak to niestety cię często w życiu bywa. Jest Baranina. To jest Baranina. O, jest Baranina. Czego chcesz, biały wilku? Widziałeś kiedyś symbol salamandry? Wiele w życiu widziałem. Masz jakiś problem? Lepiej powiedz, co wiesz. Mówi ci coś imię Azar? Mam taką życiową zasadę. Zanim rozkażę kogoś zlikwidować, daję jedną darmową radę. Dla ciebie brzmi następująco. Nie próbuj mi więcej grozić. I dobrze to sobie zakarbuj. Każdy musi dbać o swój wizerunek. Mam z tobą do pogadania o salamandrze. Z jakiego powodu kontaktowałeś się z Wiedźminem Berengarem? Co ci do tego? Był moim bratem. Przyjrzyj mi się uważnie. Czy ja wyglądam jak kurwa? Nie. Nie. To dlaczego próbujesz mnie wydymać? Dam ci jeszcze jedną, ostatnią szansę. Co ci do tego? Był moim przyjacielem. Podejrzewam, że jego zniknięcie może mieć związek z salamandrą. Źle dobierasz przyjaciół. Berengar kręcił z salamandrą. Właśnie dlatego mieliśmy go na oku. Jak to mówią, trzymaj swoich przyjaciół blisko, a wrogów jeszcze bliżej. Zginął gdzieś na bagnach. Kalkstein wynajął jednego z moich chłopców, żeby go odnalazł, ale on też nie wrócił. To wszystko, żadnych mrocznych tajemnic. A teraz spadaj, jestem zajęty. Twoi ludzie zaatakowali mnie w szpitalu. Popieprzyło cię? Wysłałem tam ludzi, żeby sprowadzili jednego z moich chłopaków w bezpieczne miejsce. Wierzę ci. Nie mam dowodów, więc załóżmy, że na razie zostawię cię w spokoju. Wielkie dzięki. Pozwolisz, że nie padnę na kolana. Ale gdybyś przypadkiem znalazł tego Javeda, zgłoś się do mnie. To samo się tyczy jego podwładnych. Znajdziesz kogoś, kto pracuje dla tych gnojów, to daj mi znać. Też sobie z nim pogadam. No i okej, z tego co mówi Baranina, pokazuje, że chyba raczej nie ma nic wspólnego z... tutaj, o, tu jest. Co to za bełd? Jak oni mogą to pić? Co to w ogóle jest? To chyba wino. Wino? To nawet nie stało koło wina. Wierz mi, na alkoholach to ja się znam. W takim razie co to jest? Rozcieńczone pieszczyny, które udają wino w takich spelunach. Właśnie dlatego rzadko tutaj bywam. A gdzie przesiadujesz? Myślałem, że to jedyna karczma w okolicy. Mieszkam w Zimie Handlowej, ale tam pozamykali już wszystkie karczmy. Nie chciałbyś może trochę zarobić? Bywaj. Nie będę tu rozmawiał z jakimś ochotusem. Wiem tutaj, zobacz, co się będzie działo. Zaraz sprawdzimy. Co mi się dzieje? I przy okazji uda mi się do Szani, porozmawiamy o mieczu. Przesyła mnie pan Marlow. O co chodzi? Mówi, że ma nowe info. O! O kurde, mam za duże ręce. Muszę spotkać się z Raymondem. Tutaj ten chłopczyk mówił, że kazał mu przyjść po mnie pan Manlow, czyli Raymond, i mówi, że ma dla mnie ważne informacje. Także musimy się udać do Raymonda. I dowiemy się, co ma nam do przekazania nasz poczciwy Raymond.
Coś jest chyba nie tak, bo zaczął medalion drgać. To bardzo poważnie zaczął drgać. Witaj, nie uwierzysz, co się stało. Co takiego? Nie tak prędko. Pamiętaj, że pracuję za pieniądze. Mam koszty. Ile jestem ci dłużny? 200 orenów. Koszty śledztwa wzrosły dwukrotnie. Nie jestem prorokiem Lebiodą, żeby żyć o korzonkach i wodzie źródlanej. Podobnie moi informatorzy. Gwarantuję ci, że to tylko niezbędne wydatki. Mam dla ciebie 200 orenów. Świetnie. Dowiedziałem się, że po ataku na szpital więźnia przeniesiono gdzie indziej. To niedobrze. Owszem, tym bardziej, że nic już z niego nie wydusimy. Dziś w nocy odszedł z tego świata. Jak to się stało? Cóż, nie był w najlepszej formie, więc nikogo to pewnie nie zdziwiło. Ja jednak mam przeczucie, że ktoś mu pomógł przenieść się na drugą stronę. Dokładnie. Znacie się z Szani, prawda? Poproszę o przeprowadzenie sekcji zwłok. To powinno wyjaśnić przyczynę śmierci. No tak. Mnie też śledzisz. Taka praca. Bywaj. No właśnie, muszę wykonać sekcję zwłok, ale coś jest nie tak, bo zauważcie, że po lewej stronie strasznie drgał nasz medalion, a nasz medalion strasznie, tak jakby to powiedzieć, kiedy wyczuwa coś złego, wtedy tak drga. Jeśli chcecie się pozbyć tego świństwa z butów, zapraszam. Moje honorarium to 2 oreny. Pierwszy raz w zimie? Można tak powiedzieć. Opowiedz mi o mieście. Mamy kilka żywotnych problemów. W mieście obowiązuje kwarantanna z powodu zarazy. Po lasach i bagnach biegają wiewiórki i tłuką się z zakonnikami. Potwory mnożą się na potęgę. Mamy też sporo zwykłych i kilku nietypowych bandytów. Ogólnie rzecz biorąc, jak to mawiał pewien bard, zima przypomina bordel ogarnięty pożarem. Interesują mnie nietypowi bandyci. Sprawa jest podejrzana. Ich poczynania mają charakter zachowań służb specjalnych. Jednakże z pewnością nie są powiązani z wywiadem temerskim. Działają brutalnie i skutecznie. Głównie pod osłoną nocy. Nie wiadomo, jaki mają cel. No to dowiemy się czegoś ciekawego. Co tu warto zobaczyć? Mamy kupców, alchemika, duży szpital. Co kto lubi? Powiedz więcej o zarazie. Z powodu zarazy król zarządził kwarantannę. Notabene piekielnie uciążliwą dla kupców. Zaraza opanowała starą wyzimę, która jest zamknięta i pilnie strzeżona. Niestety zdarzają się też przypadki zachorowań w naszej dzielnicy. Znajdziesz tych nieszczęśników w szpitalu Lebiody. Szukam zleceń dla Wiedźmina. Nie powinieneś mieć problemów ze znalezieniem pracy. Popytaj kupców. Słyszałem, że na cmentarzu też są problemy. W kanałach, jak widzę, już byłeś. Rozwiń temat wiewiórek i zakonu. Skojatel prowadzą partyzancką walkę w lasach otaczających miasto. Miejsce dawnych oddziałów specjalnych zajął zakon płonącej róży.
Nie jestem przekonany o jego skuteczności. Ponadto w mieście narastają nastroje antynieludzkie. Nie trzeba być jasnowidzem, żeby zobaczyć, że coś wisi w powietrzu. Coś złego. Ładnie się wysławiasz, jak na pucybuta. Każdy ma jakąś tajemną historię. Ale moja nie jest ani ciekawa, ani warta opowiedzenia. Zajmę się butami i już nie zanudzam. No, czyli dowiedzieliśmy się kilku ciekawych rzeczy na temat zimy. Musimy potem zajść może na cmentarz. Dowiemy się może czegoś ciekawego, ale to za chwilkę. Nikt mnie nie słucha. Ale udajmy się do Shani. Nie pamiętam, żebym cię zapraszała. Ale ja do Shani. Wynoś mi się! Właśnie taki do... Ale... Łamasz, co za jędza. Wejście numer 2. Może nam się uda. No dobra. Sprawę. Tak? Podobno widziałaś Koena. Tak, to prawda. Skąd wiesz? Znalazłem jego miecz. Wiem tylko, że zginął podczas bitwy pod Brenną. Na moim stole operacyjnym. Leczyłaś pod Brenną? Tak, leczyłam. U boku chirurga Rastiego. Najlepszego lekarza, jakiego znałam. Znałaś? Zginął podczas plagi Katriony w Mariborze. Był niziołkiem, ale operował jak mało kto. Przy nim wszystko wydawało się proste. Z szyi czerwone z czerwonym, żółte z żółtym, białe z białym. Na pewno będzie dobrze. Nie zrozumiesz. Przykro mi, Shani. Nie znałem go. Wiesz coś o tym mieczu? Nie. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś, idź do krasnoluda Zoltana Chivaya. Nikt nie zna się na broni tak jak on. Okej. Lecimy z kolejnymi pytaniami. Witaj, Shani. Chciałam chwilę porozmawiać. Jasne. O co chodzi? Czasem śni mi się Też kiedyś było. Dzięki, nie ma sprawy. Mam sprawę. Tak? Potrzebuję twojej... Sekcji? Od kiedy zajmujesz się takimi sprawami? Muszę się dowiedzieć, jak zginął. Prowadzę śledztwo w sprawie Salamandry. Dobrze. Pamiętaj tylko, że nie jestem koronerem. Ty musisz zinterpretować to, co zobaczymy. Im lepiej się przygotujesz, tym więcej się dowiesz. Spotkajmy się wieczorem. Tymczasem pokręć się po mieście i zdobądź jak najwięcej poszlak. Jasne. Powęszę. Musisz też przekonać grabarza, żeby ci wydał ciało. Powodzenia w zbieraniu poszlak i do wieczora. Spotkamy się w szpitalu. Masz jakiś pomysł, gdzie mogę się dowiedzieć czegoś, co pomoże mi w przeprowadzeniu sekcji? Zapytaj Vincenta Maisa. Może powie ci coś interesującego. Ale najlepszym źródłem wiedzy jest słowo pisane. Poszukaj książek o anatomii i patologii. Do zobaczenia. Poczytać książkę. Kot z bielizną, co to jest? Czerwona damska chusta. Nie chcę chust jakiejś tam... A, nie wejdziemy. No to idziemy na dół. Chodźmy. Musimy w takim wypadku porozmawiać z Vincentem Milesem na temat tej sekcji. Jak to w ogóle wykonać? Jak to ugryźć? Ja sam nie wiem, jak to ugryźć. Ale na razie może udajmy się gdzieś, żeby się wyspać. Tajemniczy człowiek. Cicho.
Może u Talara może się wyśpijmy dzisiaj. Cześć Talar. No to jak kurwa będzie? Co masz? Ciekawe jakie mam towary, ciekawe. On proszę, może by to kupić. O, medycynę sądową ma. Proszę, Hanada. Runy ma nawet. Co możemy mu sprzedać? Sygnet wiecznego odnia. Proszę bardzo. To też możemy sprzedać. No to by sprzedajemy, mu nawet takie rzeczy. Szafiry też. Buty pierchin też. To sobie zostawimy. To też. Krzesiwo też. Całe no. Ty zarobimy przy okazji. Okej, okay, dzięki Talar. Ty to jesteś jednak morda. Medycyna sądowa. Zanim przystąpimy do sekcji, należy zebrać jak najwięcej informacji, które pomogą nam zinterpretować ślady na ciele. Dobrze wiedzieć, kim była ofiara, w jakich okolicznościach się odnaleziono, kiedy... Należy przepytać świadków i skonsultować je ze specjalistami. Umiejętność przeprowadzenia sekcji zwłok wyjaśnia niemal tyle, co rozmowa z ofiarą. Dowiadujemy się, kiedy nastąpił zgon, w jakich okolicznościach, co się działo z ciałem po śmierci. Możemy również pozyskać informacje o mordercy, narzędziu zbrodni i sposobie, w jaki zostało użyte. Przecięte skalpelem zwłoki są niczym otwarta księga. Zrozumie ją ten, kto zgłębi w szczegółach. Dokładnie zbada każdą hipotezę. No pięknie. Idziemy spać do rana. Otrzymaliśmy nowe talenty. Także a. Tu są nowe talenty. Same brązowe, żeśmy otrzymali to. Nie za ciekawie. Krwawienie. Ale możemy tutaj na razie to wszystko podawać, dobre. Śpijmy do rana. Porozmawiajmy może jeszcze z Kelwiczami, Siemką, z Vincentem. Oni może nam coś powiedzą na temat tego naszego zbiega, tego, który umarł w ogóle. Dowiemy się może czegoś ciekawego. Jest, o, od razu z Zoltanem pogadamy. Wal śmiało. Nie będę walił. Powiedziałbyś mi coś o moim srebrnym mieczu? A co ja mogę na ten temat wiedzieć? Jestem tylko zwykłym krasnoludem. Nie udawaj. Shani powiedziała, że znasz się na broni jak mało kto. No dobrze, co my tu mamy? Klinga pokryta srebrem. Rdzeń niewątpliwie żelazny. Głownia przystosowana do dwuręcznej walki. Przyzwoita robota, choć daleko mu do doskonałości. Na runach się ni cholery nie zdam. Dzięki. Nie ma sprawy. Bywaj. Czyli chyba wykonaliśmy zadanie. Ty na prawdziwy gmiński miecz przedniej jakości. Porozmawiam z Vincentem. O co chodzi? Robisz czasami sekcję zwłok? A po co? Dziury w brzuchu to porachunki mafijne. Urwana głowa to wilkołak albo inna cholera. A spazmy i czarny język to trucizna. W pierwszym przypadku przyciskamy baraninę. W drugim sprawę przekazujemy zakonowi albo wynajmujemy wiedźmina. W trzecim to w 90% przypadków żona. Sekcje to strata czasu. Aha. Czyli nie za dużo się dowiedziałem. Może chodźmy tutaj... Udajmy się do... Może dowiemy się czegoś o tym naszym, jakby to powiedzieć, naszym... właśnie na tym ciele. Kim był ten gość w ogóle? Na zdrowie. Masz katar? Wystarczająco wiele, żeby wiedzieć, że fistech można zażyć na kilka sposobów. Ponoć najlepiej odwinąć skórę. Wetrzeć. Gdzie? Tam, gdzie możesz odwinąć skórę. A, dokładnie tam, Siemko. Zabawne.
będziesz chciał kupić fistych od Kolmana w Misiu Kudłaczu, to nie powołuj się na mnie. Może damy mu? Nie pogardzę dobrym fistechem. Bywaj. Jednak nic się ciekawego nie dowiedzieliśmy. Kurde, i co ty się dowiedzieć może więcej? Gdzieś tu trzeba... Może poszukajmy jakieś... Sekcja zwłok, może to będzie medycyna. Dobrze, obdukcja, dzięki. Tak, ciekawe skąd ja będę tu przenikliwy. Ja nie wiem jak tu zrobić tą sekcję. Kurde, jak brety. Bo tutaj może w zadaniach może coś nam podpowiem. Cmentarz Rzezimski. Że on się udał na cmentarz, nie pokazuje. Co ja tam się dowie na tym cmentarzu? Chłop, mieszczanka, zielarka. Krasnolud, udaj mi się do Karlsztajna. Zobaczmy, co nam powie. Porozmawiajmy o Salamandrze. Wygląda na to, że masz jakiś związek z Salamandrą. Chyba żartujesz, ja? Dlaczego? To właśnie chciałbym wiedzieć. O co konkretnie chodzi? Nie mam na razie żadnych dowodów. Bywaj. Muszę jeszcze raz Jak do... Wyjdzie. Bywaj. Oj, nie to ja chciałem, Jan. Przychod... Jeszcze nie... Nie z... No dobra, dobra. Chciałem tu sprawdzić. Może tą drugą opcję wybiorę. Porozmawiam. Pewnie. Jakie fakt? Ranny Salamandrze. Ten człowiek? No tak. To możliwe, przecież wynająłem go. Do czego był ci potrzebny? Do pomocy w moich eksperymentach. Nie wiedziałem, że należy do jakiejś tajnej organizacji. Jasne. Ten łachmyta destylował piątą esencję, czy odkurzał kamień filozoficzny? Chronił mnie przed Salamandrą i wykonywał inne ryzykowne zlecenia. Ryzykował dla mnie życie. I twój sarkazm tego nie zmieni. Zejdź mi z oczu, bezduszny mutancie. Wierzę ci. To podejrzane, że ludzie, których wynająłeś, są ścigani przez Salamandrę. Nie wiem, kto ścigał Berengara. Nie mam z tym nic wspólnego. Nie próbowałeś przypadkiem wciągnąć go w pułapkę? Oddać go w łapy Azara Javeda? Nie bądź głupcem. Gdybym pracował dla Salamandry, nigdy nie pozwoliłbym na połączenie mnie z Berengarem. Obrażasz mój intelekt tymi idiotycznymi insynuacjami. Odejdź! Wierzę ci. Te poszlaki to za mało bym zdecydował. Zostawmy na razie ten temat. Właśnie, nie traćmy czasu. Jak znajdziesz tego przestępcę, z chęcią ci pomogę. Teraz wróćmy do pracy. No i dalej się nic ciekawego nie dowiedziałem, no. I co tu zrobić? Co tu zrobić? Oto jest pytanie. Może udajmy się do antykwariusza, może jakieś książki będzie miał. Jest tam antykwariusz już, nie ma. Kto? Kurde, zagubił się antykwariusz, no. To niepoważne. Jak berety. Podróżny, podróżny. Kapłan, staruszka, mieszczanka. No to udajmy się do naszego, jak to powiedzieć, do naszego, jak on się tam nazywa? O, tu jest ten, Zekryn, w ogóle. Zastanawiałem się, czy nie zechciałbyś wstąpić w szeregi zakonu. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Podejrzewałem, że cię zainteresuje. Tak. Poczekaj. Raczej... Zanim odmówi? Dobrze.
Chciałem zwrócić twoją uwagę na kilka istotnych spraw. Primo, zakon powstał, by służyć prostemu ludowi. Sekundo, wstąpić w szeregi zakonu może każdy. Chłop, szlachcic i wiedźmin. Tertio, rycerzom zakonu przysługują liczne przywileje. Nie. Kwarto, rycerze zakonu, tak jak wiedźmini, tępią potwory. Co o tym sądzisz? Nie, dziękuję. No, i wszystko jasne. No właśnie, udam się tutaj, no, tego i zapytamy się, co on by chciał za dostarczenie ciała do, na sekcję zwłok, właśnie. O co chodzi? Dużo wiesz o zgonach w mieście. Pomagasz czasem w śledztwach? Czasem opowiadam Raymondowi o ciekawszych nieboszczykach. Ponoć to pomaga w dedukcji czy coś. Nie ufam Raymondowi. On coś kręci. Stary Raymond? W życiu. Jest lojalny wobec klientów. Może, ale z tym śledztwem sobie nie radzi. Czuję, że sam poradzę sobie lepiej. Wpuścisz mnie na cmentarz? Nie da rady. Decyzja administracyjna była, żeby nie wpuszczać. Co mam zrobić, żebyś zmienił decyzję? Potrzebuję oficjalnej zgody od kapitana Majsa. Nie dasz się inaczej przekonać? Może mogę ci jakoś pomóc. Po prawdzie to możesz. Zadłużyłem się strasznie u Talara. Jeśli jakoś go przekonasz... Mógłbyś udostępnić mi ciało więźnia do sekcji? Za butelkę dobrej krasnoludzkiej gorzałki. Przemyślę to. O co? Chcę w... Nie da rady. Co mam zrobić? Potrzebuję ofiary. Nie dasz się... Po prawdzie. Dlaczego cmę? Bo trupy... Powiedz mi. O co? Niedawno zmarł więzień. Jest już na cmentarzu? Nic o tym nie wiem. Ale mogę ci dać kogoś innego. Mam kilka naprawdę ciekawych zgonów. Chodzi mi o konkretne zwłoki. Bez łaski. Wybredny się znalazł. Jak się... Oglądanie zwłok to sztuka. Pozornie przeciętne zgony mogą cię zaskoczyć. Zawsze warto szukać głębi. Ale kogo to obchodzi? Bywaj. No i właśnie, kochani, to było na tyle w tym odcinku. Potrzebuję pozwolenia, które załatwi Talar. Ktoś pomógł więźniowi odejść z tego świata. Okej, okay. Także to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że na tym dowiemy się czegoś więcej na temat sekcji zwłok i uda nam się wykonać to zadanie, tak? Więc dzięki już, trzymajcie się, cześć i czołem!